Witam niezmiennie serdecznie. Kiedy zobaczyłem te dzisiejsze czytania, pierwsze moje odczucie było takie, no nareszcie jakaś zmiana. I nie chodzi mi tutaj o wyborczą niedzielę. Chodzi o to, że przez 3 tygodnie słyszeliśmy o winnicy, o tych robotnikach wynajętych za denara, o synach i wreszcie o rolnikach, nieuczciwych rolnikach, którzy zmarnowali te winnice. Także wydaje się, że obeszliśmy te winnice z każdej możliwej strony. W dzisiejszym fragmencie pojawia się obraz uczty. Obraz jasny. Uczta nieraz pojawia się w Piśmie Świętym i przekaz jest taki, wiadomo, jest atmosfera, jest jedzenie, jest picie, jest beztroska. Ale w dzisiejszym opowiadaniu chyba nie chodzi o beztroskę, raczej na pewno nie. Dzisiejsze opowiadanie pojawia się w pewnym kontekście i ten kontekst jest bardzo ważny. Kontekst jest taki, Pan Jezus jest po wjeździe triumfalnym do Jerozolimy, kiedy ludzie opowiedzieli się po Jego stronie. Pan Jezus jest po wyrzuceniu przekupniów ze świątyni i Pan Jezus jest po opowiedzeniu, po przyrównaniu przywódców ludu, kapłanów, uczonych w piśmie, faryzeuszy, po przyrównaniu ich do tych złych rolników, którzy zmarnowali winnicę. Także jak widać, napięcie tutaj było dość duże i to napięcie, ten konflikt ciągle narastał. Kapłani, faryzeusze nie byli kapłanami, byli frakcją, która uważała, że jest bardziej pobożna niż inni. Oni wszyscy uważali, że oni są jedynymi spadkobiercami Bożych obietnic. I celem ich stała się obrona, tak im się wydawało. Ta obrona polegała na tym, żeby tych niedobrych ludzi odrzucać, żeby ich odpychać albo ich obrzydzać po prostu. Żeby dojść do Pana Boga, trzeba było przejść przez ich sito, trzeba było się przez nich przebić. Celem ich przestało być dobro, a stała się walka. I tu jest ten problem. Pan Jezus do nich, może i do nas właśnie, mówi, odrzucacie zaproszenie, odrzucacie Ewangelię, bo liczy się, jak słyszeliśmy w tej opowieści, liczy się biznes, liczy się kupiectwo, liczy się walka. Można kogoś zabić, można odłożyć Ewangelię tylko po to, żeby kogoś pognębić, żeby zwyciężyć. W taki sposób odrzuca się zaproszenie, odrzuca się Ewangelię. I patrząc na to, co dzieje się wokół, chyba tak to jest, że ludzie mają już dosyć tej walki. Nie chcą wspierać kogoś, kto nie ponosi kosztów, kto wymyka się, kto uchyla się od odpowiedzialności, a chce mieć przywileje. I w tym, co teraz mówię, nie chodzi mi o krytykę Kościoła, tylko chodzi o zachętę do tego, żebyśmy myśleli, że niecała rzeczywistość jest taka. Żeby nieustannie szukać, żeby znaleźć kogoś, człowieka, organizację, wspólnotę, kogoś, komu można zaufać, kto inspiruje nas, kto inspiruje do wiary, do refleksji, do szukania nieustannego odpowiedzi na pytania, które niesie życie, kto inspiruje do pomnażania dobra. Pan Jezus, jak słyszymy w tej dzisiejszej opowieści, swoje zaproszenie kieruje do wszystkich. I to ktoś mógłby się skrzywić, no, do tych złych też. No, tak to słyszymy w tej dzisiejszej opowieści, ale ten podział na złych i dobrych jest troszkę później, zdanie później. Ale wydaje mi się, że to jest dość dużo. Że to pierwsze wezwanie jest idźcie i zaproście wszystkich, których spotkacie. Wszystkich. To jest jeszcze bardziej wyakcentowane u świętego Łukasza. On pisze swoją Ewangelię do pogan. I tam święty Łukasz pisze, że po tym pierwszym zaproszeniu były ciągle wolne miejsca w tej sali. I ci słudzy wyszli jeszcze raz i przymuszali, żeby rzeczywiście wszyscy przyszli. To zaproszenie jest do wszystkich. I ja,
ksiądz, przedstawiciel Kościoła, jestem wśród tych wszystkich. Nie jestem ponad innymi, nie jestem już w środku, tylko jestem razem ze wszystkimi. Nie jestem sędzią, ani nie ja decyduję, kto może, kto powinien wejść. Jestem grzesznikiem, który jest ciągle w drodze do. Mam z pokorą zmieniać się ku dobru. Kiedyś tak było, że chłopak wpada do domu z taką zawiniętą koszulkę, w środku miał pełno jabłek. Wpada do domu, mama patrzy i pyta, skąd masz te jabłka? A on mówi, ja tu, od sąsiada z sadu. A mama pyta, a sąsiad wie, że ty masz te jabłka? A chłopak się obruszył, mówi, oczywiście, że wie. Gonił mnie jak wariat po całym sadzie. I o to tu chodzi, że sama świadomość tego, co się stało, nie wystarcza. Trzeba, konieczna jest przemiana życia. Tu nie chodzi o to, żeby uznać historię za niebyłą i powiedzieć, jabłka są moje. Nie, chodzi o to, żeby z tą historią się zmierzyć i żeby zmienić życie. To jest ten strój weselny, w którym powinienem iść na spotkanie, na tą ucztę. Ta moja praca nad sobą to jest nieustannie odpowiadanie na pytania, które niesie ze sobą świat. Świat nowoczesny, świat, który się zmienia. Nie mogę obrazić się, tupnąć nogą i utknąć gdzieś. Kiedyś na Dzikim Zachodzie tak było, że takie wielkie gospodarstwo, na ogrodzeniu tego gospodarstwa były poprzybijane tabliczki. Myśliwi, nie strzelajcie do nieruchomych celów, to mogą być moi pracownicy. I tu jest ten problem, że żebym nie był nieruchomym celem, że życie jest drogą i ja ciągle mam szukać, jaki powinien być następny krok. Mam być w ciągłym ruchu. No i jeszcze jest ten wyrzucony na zewnątrz. Czyli pytanie o to, no a jaka będzie kara Boża? Co się z nim stanie? Nie wiem, co się z nim stanie, ale tak sobie myślę. Pan Bóg jest niezmienny. To nie jest tak, że on się w końcu zdenerwuje, nie, tupnie nogą i powie, nie chcę mi się z tobą gadać. Nie? Tu chodzi o mnie, tu chodzi o moją postawę. Kiedyś na katechezie ksiądz 40 minut dzieciom tłumaczył o tym, jak pójść do nieba, o tym właśnie, że o tych dobrych uczynkach, o tych naszych zasługach. No i na koniec, żeby podsumować to całe spotkanie, pyta tych dzieci, no i teraz drogie dzieci, powiedzcie, co trzeba zrobić, żeby pójść do raju? I wtedy dzieci chórem powiedziały, to trzeba umrzeć. Faktycznie trzeba umrzeć, ale czy wystarczy? No to jest pytanie. Tak sobie myślę, że kiedyś chyba to tak będzie, że stanę w prawdzie, stanę wobec jakiejś prawdy. Bez tej całej biologii, bez chemii, bez fizyki, bez tykania zegara, czyli bez czasu, bez przemijania i bez przemieniania. I będę, no właśnie, jaki wtedy będę? To jest pytanie, czy wśród innych będę pełen pokoju, pełen szczęścia, czy wśród innych będę płonął ze wstydu niezmiennie, bo nie będzie czasu? Czy niebo wtedy będzie rajem? Jaki pójdę do nieba? To zależy od tego, jak będę żył. Powodzenia.